twoim zdaniu. Obiecuję, omówimy go obszernie. Inne projekty również. A przy okazji, znasz już datę przyjazdu nowej wycieczki? Wycieczki? Nie pamiętasz? Juanie Perón, zapomniałeś? Zgłaszałeś grupę. Już wiem. Wycieczka. Powinni być w każdej chwili. Jak to? Lada dzień. Czemu mnie nie uprzedziłeś? Taka jest turystyka. Przecież jesteś profesjonalistką. Oczywiście, wszystko załatwię. Na pewno? Tak. Kończę, muszę się przygotować. Dzięki. W wolnej chwili zerknij w projekt. Jasne, śliczna. Milion buziaków. Dla ciebie również. Oj, Juan Perón. Skąd ja jej wytrzasnę wycieczkę? Jak mogłem zapomnieć? Był z twoją mamą i synkiem w waszym domu? Nie do wiary. Sama nie wierzę. Ale to ty byłaś jego wspólniczką. Oddałabym wszystko, żeby widzieć twoją minę, kiedy ci się oświadczył. Ale wiesz, mam na drugie imię dyskrecja. Oczywiście. Nie wiesz, jak się cieszę, że znalazłam kogoś wartościowego. Cieszę się twoim szczęściem. Tylko mi nie rycz. Zajmowałam się plażą Mahahua od studiów. Dziękuję, że pomyślałeś o mojej agencji. Potrzebowałam kogoś, kto we mnie uwierzy. Jestem dyskretna, bo od tego zależy przyszłość moja i mojego syna. Wystarczy ci na czesne, Lalita? Mam na autobus i na obiad. Może w tym miesiącu zaakceptują projekt Mahahua. Pełnia marzeń. Mam syna, projekt się sprawdził i założyłyśmy agencję. A Juan to mężczyzna mojego życia. Musi być dobrze. Dobrze, że chociaż jednej z nas się układa. Co się stało? A, Sebastian. Nie chciałam ci psuć humoru, ale ten drań się ulotnił. Jak to ulotnił? Kiedy? Nie mów, wy... Tylko troszkę. Przecież jest staromodny. Wiesz, że kiedy kocham, daję z siebie wszystko. Sęk w tym, że zakochujesz się w kim popadnie. Może przesadzam i jeszcze wróci. Albo zrób coś dla mnie. Co? Może Juan mógłby mi przedstawić jakiegoś swojego kumpla. Jesteś beznadziejna. No co? Powiedz, że nie jestem zbyt wymagająca. Wystarczy, że będzie przystojny, robotny, z domem, autem i że będzie chciał założyć rodzinę, mieć dzieci i psy albo koty. To mi wystarczy. Mówię poważnie. Jak ci idzie z mundurami? Pomóc ci? Nie. Rób swoje. W razie czego wołaj. Wstawię pranie. Na pewno niczego nie potrzebujesz?
Gdzie centymetr? Gdzie ta kobieta ma głowę? Pewnie go zabrała i nawet o tym nie wie. To nie wiesz. Szef wie o przetargu. Co gorsza, dostał lepszy projekt. Ugrzęźliśmy potąd. Zdajesz sobie sprawę? Tylko bez paniki. Czyj to projekt? Szef nam nie powie. Lepiej się pośpiesz. Tak, bo nas zwolnią. Patricia mnie rzuci, a on zostanie pantoflarzem. Cicho. Nie zniosę więcej upokorzeń. Pora na decyzję. Uspokójcie się. Zachowujecie się jak przekupki. Teraz najważniejsze. Dajcie grupę akcji Moreno. A projekt? Odbieramy jej dzieło życia, więc chociaż zapewnijmy im dochód. No tak, racja. Santi, zrób to. Co? Zarób na siebie. Centymetr. Gdzie ta kobieta zostawiła mój centymetr? Tracę czas na szukanie własnych rzeczy. Silvio, chodź tu. Mówię do ciebie. Co? Przestraszyłeś mnie. Czyja to koszula? Wejdź, Feliksie. Z czym przychodzisz? Pijawki Juana Carlosa robią postępy? Nie. Zaglądałem na ich dyski. Plik się nie zmienił. I co? Santiago przekazał kolejną wycieczkę agencji Moreno. Serio? Tak, szefie. Kopią sobie grup. Co jeszcze? To wszystko. Przepraszam. Tak? Zapraszam do siebie. Mam coś, co pana zaciekawi. A konkretniej? Nie mogę powiedzieć. Czekam. Oby to było ważne. Zatkało cię? Kogo tu wpuszczasz pod moją nieobecność? Nikogo nie było. To skąd ta koszula? Tylko nie kłam. Dawno nie prałam. Może to twoja i nie pamiętasz. To markowa, droga koszula. Nie kupiłbym takiej. Sama już nie wiem. Co mam powiedzieć? Prawdę. I nie udawaj, nie jestem głupi. Powiedziałam, nic nie wiem. Lepiej się dowiedz, bo inaczej sam poszukam odpowiedzi. Masz coś pilnego? Naturalnie. Naglącą naradę. Przestań. Nie kłóćmy się. Wybacz mi, a ja wybaczę tobie. Nie tutaj, ktoś nas nakryje. Robiliśmy to już nie raz. Te ściany widziały już całą Kamasutrę. Nie odbieraj. To kaszalot. Zawsze nie w porę. Tak, skarbie? Nie przeszkodziłam ci? Ani trochę. O co chodzi? Wyszedłeś dziś wcześniej. Nie powiedziałam ci, o czym myślałam w nocy. Co ci chodzi po głowie? Podjęłam ważną decyzję.
Posłuchaj. Cokolwiek to jest, pełni cię popieram. Daj mi powiedzieć. Nie ma potrzeby. Jesteś najlepszym mężem na świecie. Kocham cię. Do zobaczenia w domu. Całusów, moc. Ale... rozłączył się. Nie szkodzi, zaraz się spotkamy. Oczywiście, czekam. Do zobaczenia. Juan mówi, że wycieczka już jedzie. Co my zrobimy? Nie martw się, wszystko zorganizowałem. To cudownie, bo mnie zabija mój smutek. Co zrobimy? Już wiem, kto się zajmie turystami. Mów, kto. Trafią w dobre ręce, tyle ci powiem. Ty egoistko. Nie, jesteś lekkomyślna. Skończmy, co zaczęliśmy. Mam ważniejsze sprawy. Od naszej miłości? Nie bądź melodramatyczna. To nie telenowela. Jakiej miłości? Naszej. Bo ja cię kocham. Nie myl miłości z tym drugim. Ale to też jest miłość. Zaraz ci udowodnię. Mówię ci, mam ważniejsze sprawy na głowie. To ci pomogę. Będziemy razem. Nie nalegaj. Weź się do roboty zamiast się pindrzyć. Nie bądź taki pamiętliwy. Karzesz mnie za niewinny incydent z Juanem Carlosem. Twój gust i przygody to nie mój problem. Ale pozwól sobie wytłumaczyć. Pokłóciłam się z tobą i zobaczył, że jestem bezbronna. Uwiódł, wykorzystując moją słabość. Biedactwo. Naiwna jak czerwony kapturek. Właśnie. To dla mnie nic nie znaczyło. Właściwie to będąc z nim, myślałam tylko o tobie. Wybacz mi, kotku. Przepraszam. Mam jeszcze matematykę. Czemu mnie zabierasz? Bo tak. Coś się stało? Tak. W domu dzieje się coś złego i ty pomożesz mi w tej sprawie. W jaki sposób? Przyjrzyj się i powiedz, czy mama zaprosiła kogoś pod moją nieobecność. Lokalizacja, uwarunkowania gospodarcze i społeczne. Juan Carlos Caballero, to ja. Ty tu jeszcze pracujesz? Nie widuję cię. Szkoda, nie? Nie straciłem stanowiska. Widzę. Szukasz informacji do projektu? Powiedzmy. Krążą pogłoski, że nie jesteś wcale taki dobry. W porównaniu z tobą? Wszyscy wiedzą, że jesteś jak fortepian. Ba, jak cała orkiestra. Nie podobają mi się te aluzje, więc jesteśmy kwita. Spadniesz ze swojego kartonowego cokołu, a ty nastąpisz na cegłę, potkniesz się i... Hamujcie się. Sporów nie rozwiązuje się siłą. Ja bardzo cenię Plutarka, prawda? Milcząc, pogorszysz tylko sprawę, bo uznam, że mama kogoś zaprosiła. Będziesz mówić? Jak zawsze otwarte. Ty tutaj, kochanie? Zdziwiona? Jesteśmy wspólnikami.
Mam grupę na zwiedzanie stolicy. Doskonale. Może oprowadzimy ją ty i ja, jak za pierwszym razem. Zamierzałam powierzyć ją dwóm byłym pracownicom Grupo Imperio. Grupo Imperio? Sí. Zwolnionym bez powodu przez Juana Carlosa Caballero. Juan Carlos Caballero este. Caballero. Ten facet to istna kanalia. No to importa. Nie gniewasz się? Nie. Skądże? Dzień dobry z Argentyny. Grupa czeka. Spóźniłyśmy się? Nie. Nie wiesz, jak bardzo potrzebujemy tej pracy. Dziękujemy. Nie ma za co. Zawsze chętnie pomogę. Jak tu pięknie. Na pewno dobrze ci pójdzie. Mam nadzieję. Jeśli mój projekt wypali, będziecie miały mnóstwo roboty. Nie zawiedziemy cię. Weźcie ze sobą trochę folderów. Spojrzenie pełne miłości. Widać, że ją uwielbiasz. Tak. Ale nie zasługuję na nią. Co się stało? Dlaczego już wróciłeś? Co się dzieje? Czemu zabrałeś go ze szkoły? Źle się poczuł? O co chodzi? O to, że chcecie mnie oszukać. Ale ja na to nie pozwolę. Nie rozumiem, o czym mówisz. Nie będę ci teraz tłumaczył. Kiedy wróci ta wywłoka, powie mi do słuchu. Nie mów tak o córce. W razie czego dzwońcie. Na pewno nie będzie kłopotów. Nie gniewasz się, że oddałam im grupę? Nie, czemu? Bo dziwnie patrzysz. Nie. Podziwiam cię. Jesteś wspaniała. Coś ty. Po prostu chcę im pomóc, bo jest im teraz trudno. Te świnie, która ich zwolniła, należałoby utopić. W takim razie może pójdziemy na spacer. Chętnie, ale nie mogę zostawić Lucy samej. Mnie? No coś ty. Idźcie. Tak, chodź. Mamy robotę. Idź. Agencja się nie zawali. Claro, dale. Zgoda. Ale tylko na 2 godzinki. Tak. Bawcie się dobrze. 2 godziny, super. Idę do kuchni. Wypełnię pustkę w życiu jedzeniem. Dokąd mnie zabierzesz? Wybierz swoje ulubione miejsce. Bądź moją przewodniczką. Lalito. Hijo, nie daj się nikomu zastraszyć. Niczego się nie obawiaj. Naprawdę wierzysz, że Juan by cię skrzywdził? Nie, ale jeśli dziadek ma rację i on jest złym człowiekiem? Dziadek dużo mówi, bo jest mądrym, doświadczonym człowiekiem, ale bywa, że się myli. Nic mu nie powiedziałem, ale było mi przykro. Bo mama jest już narzeczoną Juana.
Nie wyrządzi ci krzywdy. Nie znam go zbyt dobrze, ale uważam, że to porządny człowiek. Ty też? Tak. Gdyby on lub ktokolwiek inny chciał cię skrzywdzić, idź od razu do mamusi. Zapewniam cię, że na pewno uwierzy tobie, a nie jemu. A gdyby jej nie było, przyjdź do mnie. Zadzwonić do niej? Nie. No? To co robimy? Może sobie poczytamy. Daj mi okulary. Co tu robisz? Nie poszłaś za swoim sułtanem? Jaki zazdrosny. O tego tandetnego Don Juana? Nie rozśmieszaj mnie. I jeszcze mi zaufasz. Już łączę. Miło panią znów widzieć. Dziękuję. Zastałam męża? Pewnie jest u siebie. Zdaje się, że poszedł do pani Oropesy, szefowej PR-u. Wie pani, gdzie to? Mniej więcej znajdę. Proszę się nie fatygować. Podobało mi się, że się o mnie kłócicie. Skąd wiesz, że o ciebie? Mam oczy i wyczuwam testosteron. Ale kocham tylko ciebie. Mój ty jedyny. Czekaj. Co znowu? Zamknij mnie. Uwielbiam ryzyko. Ktoś może wejść. Marcela zawsze uprzedza. Zaczekaj. Może lepiej poczekać w gabinecie, słucham? Nie, nic. Wersja polska na zlecenie telewizji Puls, Studio Acme. Tekst Grzegorz Schiller. Czytał Janusz Kozioł.